Oglądają Państwo telewizję Polwerzyn, Sergiusz Zgrzębski, a ze mną w studiu kandydatki do tytułu Miss Polski Illinois 2019-2020. Przywitamy Anię Wojtaszek, Dagmarę Nowicki, Jane Burkiewicz i Jessica Popławski. Witamy serdecznie. Witamy. Przed chwilą poza kamerą rozmawialiśmy o tym, jakie kto ma doświadczenie. Wiem, że ty uczestniczyłaś w balu Legionu Młodych Polek, Red and White Ball. Jak podobało się, jakie wrażenia? Miło gościć ponownie w telewizji? Tak, super przygoda brać udział w tym bal amarantowy. Każdy rok wracam, aby tańczyć Białego Mazura na tym balu. I no fajnie być znowu tutaj w Polwerzyn. To już było kilka lat temu, to trochę już zmiana w życiu, to zobaczymy. Jest to doświadczenie pierwsze dla ciebie. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się na udział w konkursie Miss Polski Illinois? Znaczy, to była taka spontanea decyzja. Ja nie planowałam w ogóle startować, ale widziałam co roku, jak są te konkursy Miss Polonii, no i wybory Królowej Trzeciej Parady. A w tym roku myślałam, może podejmę to wyzwanie, może się uda. I jak poszłam na casting, akurat przeszłam do finalistek, to się bardzo cieszę i dobre doświadczenie. Aniu, jesteś jedną z pięciorga rodzeństwa. Tak. To znaczy, jakie moce nadzwyczajne posiadasz, dzięki którymi zamierzasz odróżnić się od swojego rodzeństwa? Co sprawia, że jesteś doskonałą kandydatką do tytułu Miss Polski? Ja myślę, że jestem bardzo odpowiedzialną osobą i przez to, że mam te właśnie młodsze rodzeństwo, to dużo się nauczyłam i mam dużo cierpliwości też. Ja jestem najstarsza właśnie z pięciu, ale najmłodsze rodzeństwo to ma tylko 6 lat. No to jest 15 lat tam różnicy około i dużo się z tego nauczyłam i myślę, po prostu z tego doświadczenia bardzo dużo wyniosłam i po prostu, no nie wiem, myślę, że to mi bardzo dobrze. Mamy wśród nas nauczycielkę czwartej klasy. Powiedz, jak praca z dziećmi pomaga ci w tym, co robisz na co dzień, jak zamierzasz użyć swojej wiedzy, aby przekonać wszystkich oglądających i wszystkich głosujących, że to właśnie twoja osoba powinna być tą ukoronowaną. Myślę, że tak jak Ania powiedziała, pracą z dziećmi to mnie uczy, jak być cierpliwa. Nieraz są dni, co jest bardzo ciężko, skoro dzieci zawsze mówią, rozmawiają, nie chcą się skupić za bardzo. To myślę, że pracując z tymi dziećmi i się uczyć, jak można podejść do nich w innym sposobu, różne takie rzeczy, to mi pomaga na co dzień. Też jak uczę lekcje przed 20 dzieci, to trochę mi ten public speaking idzie, się uczę powoli. Muszę przyznać, że dawniej się wstydziłam i miałam taką tremę, ale teraz to już coraz łatwiej i nawet jakbym musiałam prezentację do innych nauczycielek, to już myślę, że to nie jest już takie stresujące. Jessica Popławski. Jessica, powiedz mi, 110 razy leciałaś samolotem w swoim życiu? Tak. Ciężko w to uwierzyć, zważywszy na twój wiek. Powiedz, oprócz podróżowania samolotem, najfajniejsze rzeczy, które lubisz robić, no i co skłoniło do tego, żeby wystartować w konkursie Miss Polski? Co lubię robić? No to ja lubię też być z dziećmi, uczę się być nauczycielką. Aha. To też lubię spędzać czas z dziećmi i zawsze jestem około, mam siostrę, co ma 14, to z nią się też tak, że muszę być cierpliwa, bo jest teenager. A co zaczęło, żeby przyszłam do tego konkursu, no to sąsiadka mi wysłała plakat i powiedziałam sobie, że mogę iść na casting spróbować. I poszłam na casting, ale od razu poleciałam do Polski na lato. I jak dostałam wiadomo, że jestem finalistka, no to przyleciałam z powrotem na tydzień. I za to tyle samolotów, ja znowu przyleciałam na tydzień. Ale bardzo się mi tu podoba i jestem szczęśliwa, że jestem w tym konkursie. Nowe przygody, nowe koleżanki, nowe ludzie, że jest super. Powrót na casting do programu Miss Polski to jest nie ma lepszego commitment, jaki można sobie wyobrazić. Jane, powiedz mi, bo zaintrygowała mnie informacja w twojej nocie biograficznej, że skoro pracujesz w Victoria Secret i uwielbiasz prowadzić aktywny tryb życia i pomagać ludziom. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ma wspólnego ta marka odzieży damskiej z charity work, jak bardzo zaangażowane są przedstawicielki tego brand,
w działalność na rzecz innych. Przepraszam, że co? Jak ważne twoje doświadczenie w branży Victoria's Secret? O, no właśnie zaczęłam tam pracować parę miesięcy temu, bo kiedyś pracowałam w Discovery, ale naprawdę świetna praca, uwielbiam pomagać klientów, pomagać wymiary dla nich, wybierać dla nich. Właśnie dużo polskich klientów tam przychodzi i pomagam ich wybierać i ogólnie pomagać ich. I uwielbiam tą pracę. Świetna praca. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w Miss Polski? Szczerze, że to moja ciocia przekonała mnie, żeby brać udział w tym konkursie. Pozdrawiamy ciocia. Ale naprawdę uważam, że ten konkurs to jest super doświadczenie życiowe dla mnie. I naprawdę świetna grupa dziewczyn. I chcę pokazać przykład dla innych Polek tutaj w Chicago, żeby być więcej odważni i żeby wierzyć po prostu w swoje siły. Wszystkie z was urodzone w Stanach Zjednoczonych? Tak. Tak. Co jest najtrudniejszego w odkrywaniu i kultywowaniu polskości? Aniu, po kolei. Mi się wydaje, że to, co jest najtrudniejsze, to tak utrzymywanie tych tradycji prawdziwych polskich, a wiem, że jak jeszcze do Polski, to tak po prostu widać te takie prawdziwe, takie genuine tradycje, tak prawie na co dzień. A tu czasami to łatwo tak ulega mediami, a raczej no nie mediami, bardziej tak ciężko mi to wytłumaczyć, ale po prostu jest takie bardziej myślę, że ta bliskość rodziny i tradycji jest czasami ciężej tutaj utrzymywać przez to, że tracimy niektóre na przykład w języku słowa, czy tłumaczenia na przykład dzieciom młodszym, jak tłumaczyć, bo same jesteśmy no tutaj wychowane, to właśnie to by było tak najtrudniejsze. Podobnie? Myślę. Pani nauczycielko? Tak. A ja myślę, że dawniej, jak byłam młodszą, to zawsze byłam taka więcej zaangażowana w amerykańskiej tak zwane szkole, brałam udział w różnych sportach, klubach i ważne było do studia, żeby się pokazać, że tam charytatywnie jakoś się udziela w tych organizacjach i myślę, że ten cel właśnie był w takich więcej amerykańskim takim stylu życiu, ale myślę, że na pewno rodzice ciężko pracowali, żeby znałam kulturę, żeby w niedzielę do kościoła zawsze, żeby wiedziałam skąd pochodzę i żeby byłam dumna i pomogli mi znaleźć właśnie taką drogą do swoją polskość i teraz wszystko w moim życiu to tam lekarz, bank, nawet chłopak to Polak. Podobnie pani przyszła nauczycielko? Tak, to samo, to tradycja, ale dla mnie ciężko jest tu, że cała rodzina jest w Polsce i że tu jesteśmy tak sami, że smutno czasami. Aha. I wracacie, rozumiem, jak tylko możecie, to podróżujecie tak, do kraju? Co roku, na lata. Podobne pytanie? No tak, no mimo, że byłam tutaj urodzona w Stanach Zjednoczonych, byłam wychowana w polskim domu, w polskich tradycjach. Dziękuję bardzo dla mojej babci, moja babcia i mama naprawdę te tradycje angażuje. I też bym powiedziała, że nigdy nie byłam w Polsce i jest moim marzeniem, żeby pojechać do Polski. I to, że ja chcę zobaczyć moją bliską rodzinę tam, bo większość mojej rodziny tam jest. Tu notka do naszych kochanych sponsorów. Tak. Bilety lotnicze do Polski zawsze są doskonałym wynagrodzeniem ciężkiej pracy naszych debiutantek. A propos tej Polski i a propos tego, w jaki sposób wychowujemy się w naszych tradycjach. Wszyscy rodzice, którzy mamy w Ameryce dzieci, słyszymy tylko jedno: I hate Polish school. Jak wiele dała polska szkoła? Jak dużym skarbem wiedzy teraz z perspektywy lat, kiedy może już wyszliśmy z tej szkoły, no był ten zasób wiedzy, który sprawia, że teraz możemy być dumni z tej polskości? No tak, no jak ja byłam 7 lat, to moja mama zabrała mnie do polskiej szkoły pierwszy raz i chodziłam 11 lat i zdałam maturę i naprawdę cieszę się, że moja mama zabrała mnie do tej polskiej szkoły, bo naprawdę dużo nauczyłam się, jak pisać po polsku, jak czytać po polsku. Naprawdę duży wpływ dla mnie był. Podobnie? No, ja chodziłam tylko do trzeciej klasy, do komunii, do polskiej szkoły, ale teraz żałuję, bo chciałam być i na studniówkę, i zmaturować. Wiem, że to kredyty by się liczyły normalnie do uniwersytetu, no, że troszkę. Tak, podobnie?
Dobre doświadczenie? Czy? No tak, muszę się przyznać, że jak byłam młodszą, to też tak mówiłam, że nie lubię stawać rano, nie chciałam chodzić do polskiej szkoły, bo dla mnie to było drugi język, to było ciężko się nauczyć. W angielskiej szkole wszystko mi 100 razy łatwiej było i właśnie nie chciałam nad tym pracować, bo mówię już umiem po angielsku i czemu nie mogę po prostu w tym, a tam polski to coś tam od rodziców się nauczy, ale naprawdę dziękuję im, że kazali mi, wspierali mi, że poszłam do polskiej szkoły, żeby się uczyłam i dzięki temu jestem teraz nauczycielką i mam dodatkowe dwujęzyczne nauczenie, które mogę pomagać polskim dzieciom się uczyć angielskiego i rozmawiać z nimi i to naprawdę jest super, że rodzice właśnie ciężko to pracowali i chociaż nie chciałam, to pomagali mi w tym, że widzieli, że dziecko, nie rozumiesz jeszcze tego, ale na pewno to się przyda później. Podobne doświadczenie? Podobne właśnie. Ja chodziłam do 8 klasy, do polskiej szkoły, do wierzmowania. Miałam też doświadczenie, które jestem naprawdę wdzięczna rodzicom, że w 4-5 klasie stąd wyjechałam do Polski na 2 lata i chodziłam tam do szkoły, tak tymczasowo. To zupełnie odmiana życiowa, co z bratem tak się stało i potem 2 lata tam chodziłam i tutaj wróciłam i tylko do 8 klasy wtedy. Ale naprawdę wdzięczna jestem za takie doświadczenie. No i na zakończenie naszego spotkania krótki kwestionariusz, quiz. Wymarzona randka. Czy to będzie kolacja przy świecach, czy może jakiś ekstremalny sposób spędzenia wolnego czasu, fajny koncert? Dla mnie to by była chyba romantyczna noc na plaży. Proszę bardzo. Podobnie? Ja uwielbiam podróżować, nawet czy to do innego miasta tutaj w Illinois. To po prostu coś nowego, spróbować coś zrobić, coś taki exciting, adventurous, żeby nie taka nuda, że o, do kina, film się ogląda i koniec i do domu, tylko coś takiego, co można porozmawiać, można coś, co na przykład nie jest w naszym komforcie, może coś innego spróbować w takim sensie. Mhm. Marzona. Ja bym też powiedziała, że romantyczny wieczór na plaży pod gwiazdami. Proszę bardzo. Na szczęście dobre mamy plaże w Chicago. No. Ja bym właśnie powiedziała, żeby też spróbować coś nowego, może gdzieś jakiegoś atrakcyjnego miejsca, kiedy jeszcze nigdy nie byłam. Może gdzieś w downtown gdzieś, na jakimś koncercie może, czy na festiwalu. Mhm. I na zakończenie, dlaczego powinni głosować na ciebie telewizowie położeni? Ja myślę, że będę powinni głosować, ponieważ jestem pozytywną osobą i po prostu chcę naprawdę pomóc Polonii, jak większość dziewczyn, ale po prostu jestem pozytywna, odpowiedzialna. Kandydujesz z numerem? Numer? Numer 11. Podobne pytanie. Dlaczego powinna zostać Miss Polski Illinois? Mówiąc szczerze, wiem, że dużo błędów robię, może nie jestem perfekcyjną, ale jestem szczera i bardzo ciężko pracuję i uwielbiam pomagać ludźmi. Jak mogę, to jakby zostałam Miss Polski, to by chciałam właśnie w różnych organizacjach pomagać, z dziećmi pracować i się po prostu udzielać i pomagać najwięcej, jak mogę. Proszę bardzo. Dlaczego? I występujesz z numerem? Z numerem 6. Ja też tak samo chyba, aha, że jestem pozytywna, chciałabym pomóc dzieciom też. Pracy, żeby być Roma, tak? I chciałabym, żeby miałam więcej z polskiego w sobie i także jakby wygrałam Miss, no to naprawdę by już taka byłam, że wow. I występuję z numerem? 8. I na zakończenie? No, chciałabym reprezentować wspaniałą polską Polonię tutaj już w Illinois i z dumą, jak najlepiej mogę, bym pomagała Polkom wierzyć w swoje siły oraz promować polską kulturę, polską historię, polskie tradycje i ogólnie zdrowy tryb życia. Dziękuję Wam serdecznie za wizytę w naszym studiu. Życzymy Wam powodzenia, a Państwa zachęcamy oczywiście do głosowania w konkursie Miss Polski Illinois, który na antenie telewizji Polwyżyn i Polskiego Radia. Dziś moimi Państwa gośćmi była Jane Burkiewicz, Jessica Popławski, Dagmara Nowicka i Ania Wojtaszek. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziewczęta. Dziękujemy. W monitorze telewizji Polwyżyn i w telewizji Polwyżyn krótka przerwa. Sergiusz Drzemski, pozdrawiam gorąco.